Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Gzikson, a to jest kolejny odcinek serii Shakes and Fidget na Androidzie. W dzisiejszym odcinku chciałem Wam pokazać w skrócie, jak się robi klaser, jak się ulepsza twierdzę. I chciałem Wam pokazać drugą wyprawę gildii na tym serwerze. Gdy wchodzimy w pocztę walki. A ataki na twierdzę robiłem tutaj ostatnio. No i wyprawa gildii. No i Banshee z siwym sępem się przeplata. Na początku mają po 10 level. To po prostu ominiemy, bo nie ma sensu tego oglądać. No i boss główny teraz będzie Admirał Kla Paternik. On ma 60 poziom. W Brodziku była śmiercionośna kaczuszka, która miała 60 level. Też była zwiadowcą, także w wyprawach gildii każda następna wyprawa kończy się przeciwnikiem o który ma 10 poziomów więcej od poprzedniego, czyli w trzeciej wyprawie gildii przeciwnik będzie miał 70 poziom i podejrzewam, że też będzie zwiadowcą. No, jak widzieliście, pokonaliśmy admirała Kla Paternika. Tutaj poleci kryt. Tak, dobrze pamiętam. Pokażę Wam w gabinecie magii wiedźmę, bo wiem, że 66 poziom. Potrzebuję buty. Zobaczymy sobie, czy... O, mamy tu buty. Fajnie, pierwszy dzień, w którym mam buty. Żeby je po prostu dać. Nie interesują nas żadne. To możemy jej dać. Klata spada strasznie, dobra. Mniejsza z tym. W gabinecie magii też nie ma nic ciekawego. No, chujowe po prostu, ale dobra. Niech ma. Jakieś się to przyda, to... Nie, tu do kociołka je wrzucimy. Nic się nie dzieje praktycznie, nie? Ale dobra. Tutaj co mamy? Pokażę wam od początku, nie? Rytuał Krezusa. Dlaczego spitalizm ma, aby zwiększyć szansę na łupy w najazdach innych graczy? A. To już wykupiłem. Zaczaraj swoje rękawice, aby częściej wyciągać broń jako pierwszy. Rozpoczyna zawsze osoba z wyższym współczynnikiem reakcji. To później wykupię. Spragniony wędrowiec. Rzuć czar na swój pas, aby zmieścić dodatkowe piwo raz na jakiś czas. To później sobie wykupię. Tutaj mamy miecz zemsty wykupiony już. Zaczaruj swoją broń, aby zwiększyć obrażenia krytycznych ciosów. Przedmiot został zaczarowany. Tutaj czapkę zaczarowałem. Nie, amulet, sorry. Zaczaruj swój amulet, aby częściej znajdować przedmioty podczas swoich przygód. I to rzeczywiście się sprawdza, bo wziąłem awkę bez żadnej rzeczy i wyleciała mi, po prostu wygrałem różdżkę w tej awce. Dużostopniowe buty, nie chce mi się czytać tych cyfer. Zaczaruj swoje obuwie, aby skrócić czas swych przygód. Przedmiot został zaczarowany. Tutaj aura podróżnika, zaczaruj swoje nakrycie głowy i to sobie wykupujemy, bo aby będziemy otrzymywać dodatkowe punkty doświadczenia podczas swych przygód. No, Golda nie wystarczy nam ni na nic innego i broda magia.
rzuć czar na swoją zbroję, aby znajdować więcej grzybów podczas zadań. To w drugim, w drugiej kolejności wykupimy sobie ten czar. I ogólnie, no... Ogólnie w... U wiedźmy można sobie wykupić czary na swoje itemki. I to jest fajne. Zrobimy sobie jakiś loszek, kurde. Hiena cmentarna, spróbujemy, ale... zapomniałem, że nie mam w ogóle potów. Dobra, najwyżej... wydam tego jednego grzybka. Aha, zapomniałem, że ten też jest mocniejszy ode mnie. To po prostu na poprzednim odcinku za bardzo szczęście. Jest! 66 no 82. To jest piękne po prostu. Buciki. Siła, zręczność, inteligencja jest lepsza, ale wytrzymałość jest słaba i nie ma miejsca na klejnot. Sprzedamy sobie te buty i wykupimy czar na grzyby po prostu. 67 poziom. Jest fajny. Idziemy do wiedźmy. Wykupujemy, zaczarujemy swoją zbroję. No i zostało nam tylko zaczarować rękawice i pas. Teraz przejdziemy sobie na świat międzynarodowy 9. Są, żebyśmy obejrzeli bitwę gildii. Możemy zobaczyć. Ale zobaczymy tylko jak ja walczę. Jak pokonujemy ostatniego przeciwnika, jeżeli go pokonamy. Pirat. No i teraz my. Żeby przesuniemy, żeby lepiej było widać. Lajtowo go pokona. O, kryt ładnie poleciał. No, niestety on też nam sprzedał kryta. No, ładnie kryty lecą ode mnie. U niego niestety też. Ciekawe, czy to młowce też złożę. Powinienem mieć od niej mocniejszego hita właśnie. I to dużo. Jak widać. Wkurwia mnie to, że po prostu schodzi cały pasek HP przy pierwszym ciosie. To jest jakiś lag po prostu i tyle. Też muszę się dowiedzieć, dlaczego przeciwnicy mają, niektórzy przeciwnicy mają po prostu pół HP. Bo nie wiem akurat tego. No i przegraliśmy, no ale pokonaliśmy kilku przeciwników, także jest fajnie, tak. O, zobaczymy jak to wygląda. No, no po prostu przegram. On też przegram, to jest najdziwniejsze. Dobrego zwiadowcę sobie zrobił. Nie, chociaż tak pół na pół, bo powinien mieć więcej zręczności po prostu, moim zdaniem. Wytrzymałeś, żeby tak nie pakował, ale zręczność, to wtedy by był spoko nawet. Już nas atakują. Już na top 100 jesteśmy, już nas atakują i spadniemy z top 100 po prostu. Na tym segwerze. Tutaj wam pokażę ten sposób. Sorry. Na ulepszanie twierdzy. To znaczy, twierdza jest najważniejsza, no ją
Baz, jeśli jej nie ulepszymy, nie ulepszymy nic powyżej jej poziomu. Dalej, od razu po ulepszeniu twierdzy, jeśli ją ulepszymy, ulepszymy kwatery robotników, ponieważ przyspieszają budowę, przyspieszają budowę naszych budynków i skracają produkcję klejnotów. Dowiedziałem się, że maksymalny poziom, na jaki możemy ulepszyć każdy ze swoich budynków, to jest 15 poziom. Także lipa, że nie możemy kwatery robotników ulepszyć do 20 poziomu na przykład. Wtedy byśmy po prostu za darmo sobie, no, znaczy nie za darmo, tylko byśmy nie musieli czekać na następny klejnot, nie? Na, kurczę, na, sorry, nie potrafię się wysłowić, nie? Nie musielibyśmy czekać na ten klejnot, od razu byśmy przychodzili i byśmy go mieli, byśmy płacili i tyle. Tak jak na przykład w gabinecie magii by to wyglądało. No i też jest kuźnia. To jest na pierwszym miejscu. Te dwie rzeczy są na drugim miejscu, jeśli chodzi o ulepszanie. Ja powinny, te trzy rzeczy powinny być na tym samym poziomie. Co jest na trzecim miejscu? Na trzecim miejscu są fortyfikacje, ponieważ jeśli nas przeciwnik atakuje, po prostu musi wysłać na swoją walkę więcej żołnierzy. Na czwartym miejscu są trzy rzeczy, czyli koszary, gildia łuczników i wieża magów. Po prostu, no, to czym atakujemy i czym po prostu bronimy swoją twierdzę. I po prostu ulepszenie daje nam większą ilość po prostu tych, na przykład tutaj wojowników, tutaj łuczników, a tu magów. Skarbiec jest po prostu odrębną rzeczą, jeśli potrzebujemy miejsca w ekwipunku, po prostu ulepszamy skarbiec, nie patrzymy, czy to jest ważniejsze, czy to jest mniej ważne. Później na piątym miejscu są chata drwala i kamieniołom, to na końcu ulepszamy, ponieważ jeśli atakują nas inne twierdze, po prostu zabierają nam więcej surowców, jeśli mamy wyżej ulepszone kamieniołom i chatę drwala. I na ostatnim miejscu jest akademia. No po prostu tutaj to nie jest porównywalne w ogóle z doświadczeniem z karczmy czy z loków. I po prostu nie opłaca się tego na początku ulepszać. No i kopalnie klejnotów też się nie opłaca, ponieważ za długo trzeba czekać na wydobywanie klejnotu i one są za drogie. No i to omówiliśmy. To co chcieliśmy omówić, omówiliśmy. Idziemy teraz na świat międzynarodowy 10. No, gramy po prostu od początku tego serwera. Tutaj mamy karczmę. Robię tutaj dziennie, staram się robić trzy paski jabłki. Ale no nie zawsze mi wychodzi, no wypiję na przykład 8 kufli, 9 kufli i po prostu nie mogę dalej grać, ponieważ muszę iść na przykład albo do pracy na noc, albo już jest 24 i nie wykorzystuję swojej awanturniczności. Pisać można o tym, naprawdę albumy, patologia i szumowiny, na wszystkie piętra, na żywo lecą rymy. Tutaj drewno sobie weźmiemy. Tutaj gram na grzybach, to jest jedyne konto, na którym wykupuję grzyby. Teraz mam 127 grzybów. Tutaj akurat ta gildia jest w miarę, no po prostu każdy jest aktywny codziennie,
w miarę jest aktywna po prostu ta gildia. I sporo jest wpłat na gildię. Ja akurat jestem na... według wpłat gildii, no jestem na razie na trzecim miejscu. To i jestem tutaj... no, pod dowódcą, zapomniałem po prostu jak to się nazywa, wybaczcie mi. Oficerem jestem, no już sobie przypomniałem, nie? Nie, jak to wygląda. Poziom 31 twierdzy, 28 skarbiec, 33 trener. Bardzo dobrze się rozwija ta gildia. Jesteśmy tutaj, gramy od początku serwera, znaczy ja nie gram od początku serwera, bo mnie przyjęli parę dni później. Bo marnowałem się w innej gildii, mogę to tak określić. Nie chciałem urazić poprzedniej gildii, no ale no taka jest prawda. Jesteśmy na pozycji 13. No i to na tyle. Muszę pozdrowić swoją gildię. Nie. Siemanko. Pozdrawiam wszystkich. Na razie nie robimy wypraw gildyjnych. No nie mamy po prostu odpowiednich poziomów, żeby atakować. Nie pokonalibyśmy na przykład, chociaż nie wiem, trudno by było pokonać po prostu tą śmiercionośną kaczuszkę i dlatego. A po drugie nie mamy tyle golda, bo pakujemy cały czas w ulepszenia. Co chciałem też zrobić na tym odcinku? Troszeczkę poodświeżać w gabinecie magii, ponieważ mam 35 level, a właśnie od 35 levela zaczynają się potki XXL. Tutaj mamy zręczność, mnie interesuje chujowe. Nie no, siła tutaj jest, ale wytrzymałość. Tracimy na wytrzymałości, tak nie może być. No bo drugie za 10 grzyba mi się nie opłaca. Ja tutaj poluję bardziej w siłę. Coś właśnie... Albo mam pecha, albo od 40 levelu są te potki. To sobie wykupimy. Ale nie, no przecież od 35 są XXL potki, także... No, mówiłem, jest. To sobie usuniemy. Zawsze pracowałem z małolatami, bo wierzę w ich talent. I dalej czasami pracuję z dobrymi małolatami, a nie tyle pytałem. Sam tak dorastałem, pomagano mi dziś, ja pomagam im. No kurde, już druga nieśmiertelka, a ja muszę jeszcze mieć grzybki na apkę, no chociaż na, nie, już po prostu szukamy na wytrzymałość eliksiru maragantończyka i nie kupujemy po prostu tej nieśmiertelki, bo mam ograniczenie grzyba trochę. A wykupuję grzybki dopiero tak w okolicach 8 lipca, ale kupuję ich 3000, także będę miał grzybów na jakieś, no co najmniej 3 miesiące, jak nie więcej. No kurde, eliksir ratończyka ja chcę, a nie jakiś gówno. No bo to i owo zawsze stoi.
jeszcze mam zamiar nożki robić na dzisiejszym odcinku, a widzę, że coś lipa. No dawaj, no. Dawaj. No i co, ja mam niby wszystkie grzyby wydać na te eliksiry, tak? Pojebało was? Nie, chujowe. Chujowe rzeczy mam. A może ja mam zajebiste, nie wiem. Dobra, ostatni raz. Bo za dużo już grzyba spaliłem. Dobra, najwyżej sobie jutro odświeżę parę razy. Nie, dobra. Nie będę odkładał tego na jutro. Po prostu tak się nie robi, tak? O. I opłacało się? Opłacało się. 4 odświeżenia później mamy eliksir maratończyka. No tu raz sobie odświeżymy. No i nic nie wpadło. Dobra, mamy eliksir uzupełniony. Jest fajnie. I teraz loszki. No mogę wam jeszcze twierdzę pokazać. No, to już tak fajnie nie wygląda jak na poprzednich kontach. No bo 35 level, no. I pakuje sporo golda w gildie, no. Tutaj 400 muszę golda wpłacić, mam trzeci poziom twierdzy. Tutaj mamy pierwszy, tutaj mamy trzeci i tutaj mamy po drugim, no, ja nie, tu mam drugi, a tu mam trzeci. I loszki robimy. Odkładałem specjalnie dla was loszki. Zrobiłem tutaj tylko zjawę. No, już mamy klatę jakąś, która jest słaba. No ziomuś. No, tutaj znowu klata. I też słaba. No po prostu pójdzie na sali i tyle. Nie, nie chcę obejrzeć bitwy gildii. Zobaczymy tylko, czy wy... O, wygraliśmy. Ciekawe, która pozycja. Chyba już jesteśmy na top 10. No, jeszcze... No, kurczę, no, powiem, że fajnie to leci wszystko. Tarcza. Też chujowa tarcza, no. Ale słabi przeciwnicy, nie? A będzie na odcinku zrobił całe loszki, nie? Słaba. Ciekawe, czy mamy miejsce w ekwipunku. A jeszcze mamy jedno miejsce, także spoko. Wojownik WS, wojownik. Nie no, panowie, no walczcie, a nie kurwa blokujecie swoje ciosy jak pisteczki. No i kolejny loch zaliczony. Ktoś mi się ostatnio pytał, Gzikson, dlaczego nie robisz lochów, nie? No to napisałem, odkładam na odcinek, no i właśnie widzicie, że robię te loszki. Ale to już sobie założymy. Gdybym miał jeszcze klejnot, to by było fajne. No i sprzedamy sobie to, co tutaj jest.
No szybciej, kurde. Mieliśmy takie same plany, gdy wyszliśmy z budy. Już nie palę trawy, kumpel sławy spłaca długi. Siedzę w posyconej furze, mewa na pół tapicerki. Na zaparowanej szybie widzę swoje wersy. Moi kumple mają plany i zdjęcia swe. Dobra, dzisiaj spaliliśmy spodek grzyba, chyba będę musiał wykupić. Znowu? Ciekawe, czy go pokonamy. No ale coś widzę, że cienko. Jeszcze raz spróbujemy. O, już mało brakło, ten loszek padnie. To jest pewne. Dobra. Później jeszcze spróbujemy, ale sądzę, że on nie jest w naszym zasięgu po prostu. Kopalnie Glory. No tutaj zwiadowca, ale on pójdzie lightowo, nie? Nie po to odkładałem, żeby mieć z nim problemy, nie? Kanapka, nie jestem głodny. No, tutaj mamy wojownika na przeciwko wojownikowi. Szkielet wojowni. A nie, to nie, to jest zwykły szkielet, sorry. Mylą mi się już ci przeciwnicy. Nie wiem dlaczego. No ale wygramy z nim, no tu nie ma co patrzeć, tak. Nie to, nie to. Tutaj, ohydny gremlin. On ma 3-4 level. Dobra, poleci lajtowo. O, i tutaj mamy hełm. Tylko, że ten hełm jest strasznie słaby. Wbiliśmy 36 level. Jest fajnie. I tutaj kamienny olbrzym. Pewnie będziemy mieli z nim problemy. Chociaż... Pominiemy sobie... O nie. Tak, to nie będziesz w chuja ziomuś robił. Chyba nasza ścieżka dźwiękowa nie przewidziała tego, że będziemy robić tak długo loszki. Zaraz po prostu bez piosenek będziemy robić. No i tu wygraliśmy, dostaliśmy buty. Chujowe zresztą. No i nie topesz. Są na tym samym poziomie. No, w loszkach to był pogrom po prostu dzisiaj, bo chyba kolejnego przeciwnika po prostu nie damy rady pokonać. Bo jest na 42 poziomie, chociaż... No... Tutaj trzeba to zobaczyć. Dopóki nie zobaczymy, nie będziemy wiedzieć. Przymieniemy. Nie, jeszcze raz, bo coś mi się wydaje, że to ma szansę paść. Będę musiał wykopywać grzybki znowu. Nie przewidziałem, że tyle grzybów pójdzie na jeden odcinek. Miałem 120 grzybów. Co? No, 120 grzybów kupiłem. Teraz mi zostało 36. Sorry, 35. No nic, no nie jest mi szkoda po prostu dla was przeznaczyć grzyby. Także zapraszam was do komentowania, subskrybowania, dawania łapki w górę i udostępniania filmików. Ode mnie to wszystko. No i do następnego, do usłyszenia. Na razie.